No dzisiaj będzie i śmieszno, i straszno, bo historia oparta jest na faktach. Dotyczy to no, praktycznie najnowszych sprzętów, iPhoneów X, <laughs> Samsungów S9 i itd. Tak ale zaczęło się wszystko, odkąd powziąłem e, informacje o tej sprawie od zakupu, od zakupu sprzętu DJ-skiego, prawda? Jest możliwość kupienia w okazyjnych e, cenach, dużo niższych od rynkowych. E, panowie sobie e, działają w Wielkiej Brytanii, w Afryce, tam mają sklepy. E, przesyłka jest oczywiście darmowa. E, rozliczenia są robione, tu w ogłoszeniu chyba nie jest napisane, jak są ro, robione rozliczenia. Można sobie przez e, WhatsAppa porozmawiać, numery są podane także, także wszystko, wszystkiego się można dowiedzieć, łamaną angielszczyzną można uzyskać informacje. Ja osobiście podjąłem próbę kontaktu mailowego i było to tak, tak to wyglądało, jakby były przeklejane jakieś polskie całe zdania. Już, już nie wiem dokładnie na którym, na którym koncie pocztowym prowadziłem te rozmowy, ale od czego to się wszystkiego zaczęło. Prawda, zaczęło się od tego, że znajomy znajomego coś sobie kupił i wtopił. Zaraz pokażę tą korespondencję, jak to wyglądało w praktyce, ale sobie zobaczmy, Tutaj jest dość stara data, bo to a nie 19 lipca 2018 roku, a mamy dzisiaj 8 sierpnia. Także to cały czas funkcjonuje, żeby nie było, że to są jakieś nie wiadomo jakie odległe historie. To to jest to. Wystarczy z tego ogłoszenia wziąć sobie, zresztą tutaj jest cała lista tych pionierów, e, obojętnie którą dane, albo ten, ten numer WhatsApp, albo ten, albo ten adres e-mail, albo ten, wkleić to sobie w wyszukiwarkę Google i nam wyskakuje Bielsko-Biała, Wieluń, Grujec e, dla Bydgoszczy, oto akurat ten sprzęt DJ'ski, jakieś pogórze, górze, Łańcut, Turek, no wiadomo, no jest, tego, jest tego full jeszcze trochę. Cała Polska, no świnoujskie, każdy może sobie przetestować. Ja, ja, link do ogłoszenia podam w opisie. Jest też Europa, bo tam są Włochy. No, praktycznie no chłopaki się nie rozdrabniają. Szczegóły ogłoszenia: tutaj proszę bardzo, ceny ceny bardzo, bardzo niskie. No iPhone X 256 GB e, kosztuje 450 euro, na przykład Galaxy. Tu, tu, tu już komplet, żeby się nie rozdrabniać. S9, S9 Plus, ta sama cena 400 euro. Czyli po prostu, no, kupse, kupse, prawda? Tu we Włoszech coś było. We Włoszech to już lecą centralnie wszystkie, wszystkie modele iPhone'ów, Apple'i, Samsung'i, Galaxy. Jakie tylko modele można sobie wyobrazić. No i tak się stało, że jeden człowiek dał się na to nabrać. A wyglądało to tak. Później, później dowiedziałem się, o tym e, z korespondencji w nawiązaniu do rozmowy, no bo rozmawialiśmy tam. Znajomy, znajomego rozmawiał ze mną, czy ja bym się tym ewentualnie e, nie zajął. Zakupił sobie taki sprzęt e, pioniera, DJski za 2900 euro. E, link mi podesłał do ogłoszenia, prawda? Ja na podstawie tego linku później namierzyłem te wszystkie, no, co zresztą nie było trudne po, po, po którejkolwiek danej, czy, czy numerze telefonicznym, czy. czy czy adresie mailowym. I wyglądało to tak. E, po wielu mailach, prawda, skontaktował się tam z tymi, z tymi sprzedającymi, czy to, czy to z Afryki, czy to z Wielkiej Brytanii, żeby doszło do wysyłki, musiał przelać połowę kwoty. To jest 8,5 zł, no bo było 2900 euro. Przelał to na konto Western Union. W trakcie drogi przesyłki otrzymał informację, rozmowa w języku angielskim, z zastrzeżonego numeru, że przesyłka stanęła i musi dosłać drugą część, żeby przesyłka dotarła. Puścił kolejny przelew przez Western. No i tak się kontakt urwał. No właściwie właściwie skoro ten sprzedający miał już e, całkowitą cenę, prawda? No, to, czyli transakcja zamknięta, nie? No wysyłać, no to, no po co, po co? Znajomy był na policji, policja wszczęła postępowanie, ale niby strona afrykańska odmówiła współpracy i sprawa została umorzona. Kontakt do osoby, która tam straciła pieniądze, pozdrawiam, z góry dziękuję. To właściwie był taki temat, e, że, że, że ten człowiek zwrócił się Pewnie między innymi do mnie, że, że oferuje 5000, prawda, za to, że odzyska e, pieniądze. Ja mówię tak, z ciekawości sobie w to wszedłem, nawiązałem kontakt z tymi tam sprzedającymi, łamaną jakąś e, trochę polszczyzną, trochę angielszczyzną, przy, przy, przyszła jakaś korespondencja, że to wysyłają, prawda, są sprawdzeni. No i tyle. E, Posprawdzałem, posprawdzałem, wszedłem sobie w konsolę Windowsa, posprawdzałem sobie te adresy logiczne, fizyczne, jakieś śledzenia IP, tego typu historie, no to praktycznie przez cały świat mnie e, przepuściło. Mam znajomego, który, który, który pracuje no, no w publicznych służbach, prawda, w dziale do walki z cyberprzestępczością, ale sobie tak po prostu pomyślałem, co ja będę tym wszystkim ludziom głowę zawracał, daję 5000 za odzyskanie. Odzyskanie czego? Wtopionych, wtopionych tych pieniędzy, przecież to jest, to jest nierealne. To jest nierealne. Także kupse, kupse oczywiście tutaj jakiegoś, jakiegoś e, iPhone'a. Samsunga, sprzęt dj e, strona afrykańska odmówi po prostu no, współpracy i tyle. Kasa przepadła. Link, jak wspomniałem na początku, podam. E, te ogłoszenia są z całej Polski. Otóż doszedłem do, do 10 strony w wyszukiwarce. Także można się, można się zapoznać z tą twórczością. Jak widać, ludzie się na to łapią. Swoją drogą e, jestem ciekaw. No opanowana jest e, cała, cała Europa, prawda? No tu widać, tu widać i drobne miejscowości w Polsce, jakieś miasteczka, prawda, e, na których występują jakiekolwiek portale. No to musieli jakiś skrypt chyba na to napisać, żeby to tak szło. No bo to nie tylko Polska, jeszcze to widziałem na rosyjskich stronach. Także no jest, jest. Jest, jest ciekawostka taka. I to nie jest naprawdę tak, że nikt się na to nie nabierze, bo jak widać, jeden się nabrał. Ale z drugiej strony, e, jeżeli faktycznie policja coś zrobiła, to jak do. Jak do no, nam jeżeli chyba w Afryce, nie? Strona afrykańska odmówiła współpracy. Hm. No trudno. Może jakaś Kenia, może jakieś tam. Może, no mniejsza z tym. Wiadomo o co chodzi. Link w opisie, niech każdy się zapozna. Tutaj może znajdzie swoje własne miasto, prawda. I tyle dla Bydgoszczy. O, może tu się złapał coś, chociaż, chociaż on był bardziej, bardziej z północy Polski. No nie chcę, nie chcę specjalnie ujawniać co i jak, bo, bo też, też nie o to chodzi. Także wszystko na ten temat. Polecam zakupy.